Witam Was serdecznie. Dzisiaj odcinek taki bardziej turystyczny, rozpoznawczy można powiedzieć, ponieważ udałem się na spacer. Spacer, którym ustaliłem sobie cel, ustaliłem sobie mapę, którą chciałbym dzisiaj podążyć, którą chciałbym sprawdzić, co tam jest, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem i jestem już na pierwszym takim szczycie. Na tej wyspie jest dużo szczytów, dużo górek i dużo pagórków. Są dwa takie największe, dwa takie, które pokazują mi, że są dwa największe. Dzisiaj jestem na tym mniejszym, a drugi największy zrobię sobie, gdy będę miał cały dzień wolny, bo trzeba tam, nie dość, że kawał drogi, żeby się tam udać, to jeszcze trzeba pod tą górę dużo wchodzić. Jest tam przepiękny punkt widokowy, gdzie widać wszystkie góry, szczyty, wszystkie miasta. Jak wleziesz tam na górę, to będzie komary tu tam. To będzie widać miasto z jednej po drugiej stronie wyspy, miasto po drugiej stronie wyspy i z jednej i z drugiej i tak dalej i wszystko dookoła, więc jest to najwyższy szczyt, ale on jest tam gdzieś daleko, daleko. Dzisiaj nie do niego, dzisiaj jeszcze idę nad jezioro, które jest gdzieś w tamtą stronę. Muszę tam podążyć. Dzisiaj jestem na takim szczycie, stoi tu jakiś masz, za mną fundament jakiegoś budynku, była to jakaś stacja, jakaś baza, jakieś... Cholera wie, co to było, ale fajne miejsce, żeby przyjść sobie tutaj, nawet rozpalić w kuchence ognisko. Gdzie można sobie rozpalić ognisko, gdzie można sobie zrobić biwak, gdzie można sobie zrobić jakiś piknik. Co się stało od wczorajszego dnia? Niewiele. Znaczy wiele, bo dużo się zmieniło. Przede wszystkim mam dla Was dwie takie ciekawostki, które tutaj zdążyłem zaobserwować. Pierwszą ciekawostką jest to, że to nie ciekawostka, tylko raczej... Co to jest? Szałas coś budował? Chyba. Pierwszą ciekawostką jest to, że zmieniła się diametralnie pogoda. Wczoraj 24 stopnie i grzało. Dzisiaj pochmurno. Jak na razie tylko 14 stopni. Więc jest chłodnie, ale jest fajnie, bo jest rzeźko. Chmury nad górami pięknie wyglądają. Jest to malowniczy, piękny widok. Co kolejne się zmieniło, zauważyłem jedną niezbyt dobrą rzecz, niezbyt ciekawą rzecz, to, że w nocy nie zaszło słońce. No wiedziałem, że są te dni polarne, noce polarne i tak dalej, ale sądziłem, że to dzieje się tylko w zimę. Nie sądziłem, że jest to latem. Wczoraj rozmawiając sobie z Dominiką, była godzina gdzieś 23, rozmawiałem z Dominiką na wideorozmowie i zauważyłem, że Dominika zauważyła, mówiła, co tak u Ciebie tak widno? Pokazuje, jak wygląda pogoda za oknem i była w szoku, gdy pokazała mi, to co u Ciebie, jest już ciemno? Gdy pokazała mi jak no, w Polsce jest już ciemno, to byłem w szoku. 23, po 23 położyłem się spać prawie w pół do 12. Nie mogłem zasnąć, było dla mnie za widno, choć poopuszczałem rolety i tak dalej, jednak dziwne było odczucie. Kolejną rzeczą, co było, bo się przebudziłem o 3 w nocy, tak wyglądało w ogóle o 23. Obudziłem się o 3:30. Spojrzałem za roletę, a tam wyglądało tak. Tak więc nie było nocy. Nie było nocy i nie jest to jakoś tam, powiedzmy, bardziej przyjemne lub nieprzyjemne. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. I tak trzeba będzie zrobić. Kolejną rzeczą, która jest ciekawostką, którą z pewnością będziecie zaciekawieni, no bo ja szczególnie zostałem zaciekawiony i to bardzo. To rzecz taka, że jak widać, jak wiecie, jak już mówiłem i tak dalej, ta wyspa to oczywiście wzgórza, na których też są ulokowane drogi, ulokowane są domy i tak dalej, jednak pod całą wyspą ciągnie się sieć tuneli.
sieć tuneli, nie bunkrów, schronów, chociaż kto wie, czy tam nic takiego nie ma. Bo nie jestem tego na 100% pewien, a prawdopodobnie może coś takiego się znajdować. Jednak sieć tuneli, która pod którą się jeździ normalnie autami, aby przejechać całą wyspę, aby... To jakieś miejsce jest składką? Nie wiem, czy ja dobrze idę. Chyba ta, gdzie można się dostać z jednej strony wyspy na drugą stronę wyspy. To jest pierwszy raz, w życiu jeździłem wieloma tunelami. W Norwegii, w Szwecji, w Niemczech. To różne były tunele, różnych długości. Jednak pierwszy raz się spotkałem z tunelami, w których są pod ziemią, które są ronda, skrzyżowania, chodniki i tak dalej, i tak dalej. Więc całą wyspę można przejechać z jednego końca na drugi albo w którąś cokolwiek stronę pod ziemią. Wczoraj, gdy jechałem z lotniska tutaj, do strony domu, to właśnie wjechałem pod ten tunel i byłem w szoku, że są tam skrzyżowania, że są tam ronda. No jeszcze nie spotkałem się z rondami pod ziemią. Może już ktoś to widział, dla mnie taka nowość. No nic, tak to wygląda. No, zaraz się wszystko okaże. Ciekawa. Idę ścieżką przez szczyt góry, powiedzmy, przez lasy takie tutaj, nie takie laski można powiedzieć. Oczywiście na drodze są miejsca, gdzie można się zatrzymać, zrobić postój, zjeść coś, napić się, odpocząć. Bardzo fajnie to zrobione. No zaraz pokażę, tu ścieżki prowadzące już gdzieś w te lasy. Tu oczywiście też będę się udawał w lasy, nie tylko chodząc drogą. Kolejne piękne biwakowe miejsce, miejsce na ognisko, ławeczki, stoliki, tam dalej też są ławki, porobione takie grille, gdzie można sobie przyjść i grillować nad jeziorem z tymi pięknymi górami w tle. Tam dalej też są, nie widzę. Tak to wygląda. Pięknie, naprawdę jest tutaj pięknie. Chociaż
jezioro nie widzę, żeby miało jakąś plażę i raczej się tutaj nikt nie kąpie. Tak mi się bynajmniej wydaje. Dzisiaj na obiad mewa w sosie własnym. I szkoda, że nie ma tu żadnej plaży, bo mógłby tu pochodzić z wykrywaczem, jednak jest to raczej taki rezerwat dla tych ptaków tutaj prędzej, żyjących sobie, bo jest ich naprawdę dużo. Mewy, kaczki, wziemnie, co to był, kormoran, pelikan, cholera wie co to było. I pływają orki, oczywiście nie tutaj, tu orki nie pływają, orki pływają na brzegu, przy mieście, przy porcie. Są zdjęcia na Google Maps właśnie tych orek, które tam pływają sobie. Ale będę szukał też miejsca, gdzie są jakieś kąpieliska, bo ponieważ pomimo tego, że teraz nie mam ze sobą wykrywacza, to na pewno pochodziłbym za fantami na oko, gdzieś na brzegach, a tam kamieniste, fajne brzegi, więc wśród tych kamieni mogą znajdować się ciekawe rzeczy. Tak bym z pewnością zrobił i tak z pewnością zrobię w kolejnych odcinkach. Na razie idę dalej. Ktoś chciał sobie bałwana ulepić, to jeszcze i śniegu trochę leży. Jak mówiłem o tunelach i o bunkrach, to znalazłem jeden w skale całkiem przypadkowo. Nie jest on nigdzie zaznaczony. Ciekawe, czy można wejść do niego. Twory wentylacyjne, tak, to bunkier z czasów drugiej, to nie bunkier, to raczej schron z czasów II wojny światowej. O kurczę, no ciekawa sprawa. Takie rzeczy podobają mi się. No to jest taki skansen, miejsce, w którym jestem, to jedno z takich pierwszych miejsc, no nie pierwszych, ale takie główne miejsce dawnych polarników, których wydobywano, wyciągano łodzie ich na brzegi, to były maszyny, które na takich oto grubych linach wciągały właśnie te łodzie z brzegu, nasze z brzegu, z wody na brzeg. I co? Były tutaj naprawiane, były tutaj przybudowywane. Oczywiście te łodzie wyciągano także z urobkiem polarników, czyli foki, co to były, morsy, niedźwiedzie, a także i orki. Tak wygląda skansen i powiem wam, że to jest fajne to miejsce, można sobie tu przyjść, pozwiedzać z rodziną, ale i nie tylko, można też samemu. Są tutaj restauracje, są tutaj miejsca parkingowe, są tutaj restauracje, knajpy różnego rodzaju, w którym można zjeść, odpocząć. Tu mamy nawet armaty, które, nie wiem, broniły tej chaty? Ale tak to wygląda. Piękne miejsce, piękny skansen. Idę dalej zwiedzać i oglądać dzisiaj, tak jak mówiłem, odcinek bardziej turystyczny. Ale też jest pięknie. Warto to zwiedzić i warto coś tutaj wiedzieć na temat miejsca, w którym mam mieszkać przez najbliższy czas. Pięknie to wszystko wygląda.
tam ktoś wybudował chatę wikinga na wodzie. A my narzekamy na gołębie. Znajduje się przy takim akwarium polarnym, naprawdę piękne miejsce. Znajduje się tam fokanarium, znajduje się tam takie kino, w którym pokazują różne właśnie sceny z życia zwierząt tutaj okolicznych. Ale niestety nie wbije się tutaj, ponieważ bilet kosztuje ponad 300 koron. Może po wypłacie to się uda. Po wypłacie to z pewnością będę chciał zakupić buty. W Adidasach tutaj chodzić to nie jest lekko, tereny są nierówne, więc trzeba zainwestować w buciory jakieś do łażenia. Wiem, że ceny tutaj butów są drastyczne. Zaczynają się od jakiegoś 1000 koron, takich zwykłych, trekkingowych, a jeszcze jakichś lepszych, no to już cena kosmos, no ale jak to w Norwegii, jest drogo, trzeba się z tym pogodzić. W muzeum, w którym byłem, w tym polarnym, bilet kosztował jedynie 50 koron, więc cena jakieś tam ponad 20 zł. To nie jest drogo, a naprawdę było fajnie. Ten akwarium polarne też na pewno by było fajne. Niestety w tym momencie nie stać mnie na takie przyjemności. Może kiedy indziej. Wszędzie miejsca turystyczne do posiedzenia, do pobiwakowania, do zrobienia sobie przerwy, śniadania, jedzenia. Wszystko nad wodą. Idę bliżej, może znajdę miejsce, gdzie ludzie się kąpią, chociaż nie wiem, kto się w tej lodowatej wodzie będzie kąpał, ale krystalicznie czysta. Co dalej? Oczywiście ja Was zapraszam na odcinek specjalny z Muzeum Polarnego. Zobaczycie, jak to tam wyglądało, na co oni tam polowali. Są wypchane zwierzęta, są przedstawione sceny z życia ludzi z tamtych czasów, rzeczy. Bardzo piękne muzeum, bardzo piękne muzeum. Ja tu je polecam oczywiście. A Was zapraszam na taki odcinek już niebawem na kanale. O, tutaj jest parę metrów do wody. A śmieci różnego typu poukrywane między kamieniami, to znaczy, że fale są tak wysoko, tu zbliża się jakiś sztorm, który wychodzi tam prosto z morza. Tam na wprost, za tymi górami jest zakręt, który tam prowadzi już do otwartego morza. A łączą się tam dwa morza. Morze Barentsa oraz Morze Norweskie. I one się łączą w tamtym akurat miejscu. I wpływają tutaj. Dwa morza. Tak biedny wypatruje, kiedy jego pan wróci z łowów. Jakieś kable ma tu podłączone, to chyba świeci oczami. I ogon podnosi do góry. Ale faza, świecący pies. Źle mu z oczu patrzy.
ktoś miał wenę. A ja zbliżam się do końca dzisiejszej mojej wyprawy, czyli do urzędu, czyli do urzędu, do którego muszę iść, aby zarejestrować się, wypełnić wszystkie dokumenty, numer ID, ubezpieczeniowy i tak dalej, i tak dalej. CV-kę z tego względu, że no, żeby móc tutaj żyć, mieszkać i pracować, co nie? Także lecę to załatwić. No i będę zawijał się do domu. Czy coś jeszcze po drodze mnie spotka ciekawego, to Wam pokażę. Jeśli nie, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.